W trakcie przysiadu zdarzać się, że robisz duży buttwing, czyli mocne tyłopochylenie miednicy, powoduje to problemy bólowe, bądź nie jesteś w stanie wziąć takiego ciężaru, jaki chciałbyś bądź chciałabyś podnieść na przysiadzie i twój trener powiedział ci, żeby rozciągać grupę mięśni kulszowo-goleniowych, w tym popularne dwójki, między innymi w ten sposób. No nie do końca tędy droga. Grupa mięśni kulszowo-goleniowych, w tym dwugłowe uda, przechodzą zarówno przez staw kolanowy, jak i przez staw biodrowy. W momencie przysiadu, kiedy jesteśmy na dole i zawijamy miednicę, mięśnie kulszowo-goleniowe nie są w pełni rozciągnięte. W stawie kolanowym rozluźniają się, w stawie biodrowym napinają. No więc co tutaj będzie przyczyną? Kompleks więzadła krzyżowo-guzowego razem z przywodzicielem wielkim, które przechodzą tylko i wyłącznie przez staw biodrowy i to ich napięcie będzie powodować mocny buttwing. Pokażę teraz kilka ćwiczeń, które pomogą Ci w rozciągnięciu tego kompleksu, jeżeli wykonujesz buttwing. Pozycja dziecka w leżeniu na plecach. Łapiemy się za stopy i dociskamy kolana w dół. Dodatkowo możemy dodać każdy możliwy ruch w stawie biodrowym, jaki przyjdzie nam do głowy, pod warunkiem, że nie puścimy stóp. Przysiad w poziomie, czyli schodzenie pośladkiem w stronę stóp z rozciągnięciem grupy przywodzicieli. Cossack squat, czyli przysiad do boku z ruchem hip hinge, który ponownie rozciągnie nam mocno grupę przywodzicieli.